Studenci budownictwa pilnie poszukiwani. Praktycznie wszyscy absolwenci dostają pracę. Końcowe odliczanie, czas zacząć. Za dwa dni orkiestrowe granie. Ten dzień akurat rozgrzewa wszystkich i serduszka stają się bardziej miękkie. Świętokrzyskie upamiętni 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Będzie ta impreza połączona również z Jarmarkiem Świętokrzyskim, czyli z cykliczną imprezą właśnie nakierowaną na ruch turystyczny, która się odbywa tutaj na Świętym Krzyżu. Michał Brykowski, witam i zapraszam na główne wydanie informacji. Inżynierowie pilnie poszukiwani. Mimo spowolnienia gospodarczego w Polsce z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych budowlańców. Za 5 lat będzie ich brakowało niemal 80 tysięcy. Na największej uczelni technicznej w regionie, Politechnice Świętokrzyskiej, przyszli budowlańcy i inżynierowie środowiska uroczyście odebrali dyplomy. Mimo że za oknem zima, place budów tętnią życiem. Niska temperatura i śnieg nie przeszkadzają budowlańcom. Nowe technologie budowy i liczba planowanych inwestycji rodzą zapotrzebowanie na specjalistów, a tych z roku na rok jest coraz mniej. W ciągu najbliższych lat musimy wykorzystać sporo pieniędzy na rozbudowę, budowę nowych dróg, obiektów, inżynierii lądowej i w związku z tym nie ma się co dziwić, że te prognozy są tak optymistyczne dla absolwentów w kierunku budownictwa, inżynieria środowiska. Według badań przeprowadzonych przez TNS OBOP za 5 lat na rynku pracy będzie brakować niemal 10 tysięcy inżynierów budownictwa i inżynierii środowiska. Wygląda więc na to, że firmy będą się biły o specjalistów. W tej chwili jest sytuacja taka, że kształcąc na naszym kierunku budownictwo oraz inżynieria środowiska, praktycznie wszyscy absolwenci dostają pracę. Przyjmujecie do grona absolwentów. Z takiego obrotu sprawy cieszą się świeżo upieczeni absolwenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej. Trzeba przyznać, że akurat zapotrzebowanie rynku jest takie, a nie inne. Jeszcze akurat mamy taki region, że jednak te firmy budowlane, instalacyjne, sanitarne, po prostu działają na terenie całego kraju, także zapotrzebowanie na ludzi jest. Bardzo się cieszymy, praca jest, trzeba na pewno troszeczkę poczekać, ale znajdzie się praca, także warto przyjść do nas na uczelnię, na ten kierunek. W sumie dyplomy ukończenia studiów z rąk rektora odebrało 400 studentów. Teraz czeka ich sprawdzian na rynku pracy. Piotr Łataś, informacje. 35-letniego instruktora nauki jazdy zatrzymała nad ranem kielecka policja. Od mężczyzny policjanci wyczuli alkohol, ale kierowca odmówił badania krwi. Za prowadzenie pojazdu na podwójnym gazie grozi mu do 2 lat więzienia i utrata prawa do wykonywania zawodu. Dyżurny Komendy Miejskiej otrzymał informację telefoniczną od anonimowego rozmówcy, iż w rejonie ulicy Rynek w Kielcach centrum miasta ma poruszać się kierowca samochodu oznaczonego literą L, czyli nauka jazdy, i jest prawdopodobieństwo, że mężczyzna ten znajduje się w stanie nietrzeźwości. Został podany komunikat o tym fakcie. Policjanci zauważyli kierującego tym samochodem i ten samochód na ulicy Wesołej. Zatrzymali go do kontroli na ulicy Ogrodowej. Zamieć i silny wiatr paraliżują ruch na świętokrzyskich drogach. Mimo starań służb drogowych jest coraz gorzej. Policja apeluje o szczególną ostrożność. Na świętokrzyskich drogach pracuje 30 pługopiaskarek. Mimo to sytuacja jest bardzo trudna. Zamieć, silny wiatr i pośniegowe błoto znacznie utrudniają widoczność. Najgorzej jest na Krajowej 7, zwłaszcza na odcinku Kielce-Skarżysko, bo tam liczne objazdy i zwężenia nawierzchni znacznie utrudniają ruch. Policja apeluje do wszystkich kierowców o ostrożność i zdjęcie nogi z gazu. Będzie jeszcze gorzej. Synoptycy ostrzegają, że wieczorem i w nocy mogą wystąpić bardzo intensywne opady śniegu. Dlatego będzie mocno wiało, momentami nawet 60 km na godzinę. Świętokrzyskiem odbywać się będą pod hasłem Moc przed bitwą i rozpoczną się 16 maja. Obchody 600. rocznicy zwycięstwa wojsk polskich i litewskich w bitwie pod Grunwaldem. W klasztorze na Świętym Krzyżu odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone organizacji tej wielkiej imprezy. Grunwald to niewielka wieś w województwie warmińsko-mazurskim. 600 lat temu za sprawą zwycięstwa wojsk polskich i litewskich nad Krzyżakami usłyszała o niej cała Europa. Teraz cała Polska za sprawą Grunwaldu usłyszy o Świętym Krzyżu. Dlaczego? Kiedy król Władysław Jagiełło szedł na Grunwald, tutaj obozując pod Świętym Krzyżem, pielgrzymował i 2 dni modlił się jako pielgrzym, jako pątnik w tej intencji zwycięstwa.
W maju tego roku Jagiełło w otoczeniu Kwiatu Rycerstwa Polskiego znów przybędzie do klasztoru. W ten sposób w naszym regionie rozpoczną się obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Będzie ta impreza połączona również z Jarmarkiem Świętokrzyskim, czyli z cykliczną imprezą właśnie nakierowaną na ruch turystyczny, która się odbywa tutaj na Świętym Krzyżu i atrakcji z pewnością nie zabraknie. Organizatorzy planują coś dla ducha i coś dla ciała. W akcję zaangażowało się wiele osób i instytucji. Każdy wniesie to, czym dysponuje, czy to finansami, czy to programem, czy propozycjami zorganizowania tego. Chcemy się podzielić tym, co każdy może wnieść. Impreza ma być doskonałą formą promocji nie tylko województwa, ale także jego stolicy. Dlatego przygotowania ruszyły tak wcześnie. Żeby można było, w cudzysłowie powiem, sprzedać to przedsięwzięcie nie tylko tutaj regionalnie, lokalnie, ale przede wszystkim w mediach ogólnopolskich i pokazać to całej Europie. W interesie naszego miasta jest również to, żeby Święty Krzyż był tak popularny, jak kiedyś był popularny. W naszym regionie obchody rozpoczną się 16 maja. Historią jednej z największych bitew w dziejach oręża polskiego Święty Krzyż będzie żył przez tydzień. Licytacje, koncerty, konkursy, jazda quadami i samochodami wyścigowymi to tylko część z atrakcji, które czekają na mieszkańców naszego województwa podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagramy już po raz 18, a wszystko po to, by zdobyć pieniądze na leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi. Pan Jacek na razie wrzuca pieniądze do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w pracy, ale już w najbliższą niedzielę razem z innymi celnikami wyjdzie z puszkami na ulicę Kielc. Wydaje mi się, że ten dzień akurat rozgrzewa wszystkich i serduszka stają się bardziej miękkie i wrzucamy te pieniążki do tych puszek. Służby celne będą wspierać i ochraniać wolontariuszy. Oprócz tego na niedzielę zaplanowali dla Kielczan kilka atrakcji. Pokaz antyterrorystyczny wspólnie z Orlentami Armii Krajowej, w którym będzie uczestniczył pies służbowy, specjalista do wykrywania wyrobów tytoniowych. W niezwykły sposób dodatków namawiać będzie Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. W tym dniu bilet na popołudniowy seans zastąpi orkiestrowe serduszko. Będzie to wojewódzki przegląd zespołów kolędniczych oraz będziemy grali jeden z filmów za serduszko dla Państwa. Otworzyć serca na potrzeby innych będzie można podczas koncertów i licytacji, a tych nie zabraknie. Przez cały dzień na naszej antenie będziemy relacjonować, jak przebiega Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Świętokrzyskiem. Zajmie się tym specjalne orkiestrowe studio przy Placu Artystów w Kielcach. Pokażemy orkiestrę w wielu odsłonach, przedstawimy ludzi, którzy od wielu, wielu lat grają z Jurkiem Owsiakiem tutaj świętokrzyskim. Pokażemy licytacje, pokażemy kwestowanie, pokażemy przeróżne, najróżniejsze pokazy. Zapewniam, w naszym studiu orkiestrowym będzie się bardzo wiele, ale to wiele działo. A kto zamiast serduszka woli ostrą jazdę rajdowymi samochodami, może wziąć udział w licytacji kuponów na taki przejazd. Będziemy wystawiać nasze kupony na scenach w Galerii Echo, na ulicy Sienkiewicza, to jest na Placu Artystów i pod restauracją 4 pory roku. Pieniądze z tegorocznej zbiórki Wielkiej Orkiestry w Kielcach przeznaczone będą na leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi. 10 nowych policjantów zostało zaprzysiężonych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Niebawem założą nowe mundury i wyjdą na ulicę. Wśród nowych pracowników komendy jest 7 mężczyzn i 3 kobiety. Nie od razu ruszą jednak do pracy. Najpierw czeka ich wielomiesięczne szkolenie. Musi je przejść każdy funkcjonariusz. Po szkoleniu i egzaminie zostaną przydzieleni do odpowiednich jednostek. Tam przez pierwsze miesiące będą pracować pod nadzorem starszych kolegów. Nowi policjanci będą pełnić służbę w komendach rejonowych i powiatowych. Nawet 100 zł. Tyle trzeba zapłacić, by zwrócić na siebie uwagę aniołów. Pomaga w tym pan Waldemar Borny, egzorcysta z Lublina. Choć seans wcale nie daje gwarancji na uzdrowienie, w kolejce po cud ustawiło się 30 osób. A my pytamy, czy to wiara, która czyni cuda, czy żerowanie na ludzkiej naiwności. Podobno mogą nas uleczyć, poprowadzić przez życie. Są podobno wszędzie. Wystarczy w nie uwierzyć. Każdy wierzy, w jakie anioły chce, proszę. Czyli wolny wybór. To pan Waldemar Borny, uzdrowiciel z Lublina. Twierdzi, że rozmawia z aniołami, zna nawet ich hierarchię. Od roku organizuje w Kielcach sesję uzdrawiania miłością aniołów. Nie wierzę w takie seanse ze względu na to, że jestem realistką po pierwsze, po drugie jestem katolikiem. Kwota, jaką trzeba wydać za uzdrowienie, waha się od 50 do 100 zł.
Wystarczy zapłacić, przyjść z odrobiną wiary i efekt jest błyskawiczny. Nagle mi olśniło, zrozumiałam, że przecież Bóg to jest nic innego jak ja jestem Bogiem, czyli Bóg jest w mnie, Bóg jest w każdym i zaczął mnie interesować to, co jest nad nami. Ale co dokładnie dzieje się na takich sesjach? Robimy sesję uzdrawiania przez anioły. Jaki jest sens tej sesji? Sesja wtedy wychodzi, gdy ludzie zebrani na sali mają świadomość, że opiekują się nimi aniołowie, czyli boscy opiekunowie. Uczestnicy seansów nie dostają jednak żadnej gwarancji, że pomogą im one rozwiązać ich problemy. Nie mogą również liczyć na zwrot pieniędzy, gdyby nie byli zadowoleni z rezultatów. Udział konsumentów w tego rodzaju przedsięwzięciach ma charakter dobrowolny, ponieważ nie są to usługi medyczne sensu stricte, a zatem nie mamy możliwości ich reklamowania, ponieważ skutek tego rodzaju działań jest po prostu nieprzewidywalny. To, czy sesje uzdrawiania miłością aniołów są skuteczne, pozostaje kwestią dyskusji. Dla duchownych igranie z siłami pozaludzkimi często przypomina igranie z ogniem. Wszelkie praktyki, które dążą do podporządkowania sił tajemnych w celu uzyskania władzy nad drugim człowiekiem, nawet jeżeli chodzi o zapewnienie zdrowia, są sprzeczne z pierwszym przykazaniem dekalogu. Psychologowie uważają, że taka sytuacja nie jest szkodliwa, dopóki ktoś, obiecując uzdrowienie, nie zaczyna ingerować w nasze życie, bo wtedy łatwo o tragedię. Zamiast surfować po internecie czy grać w piłkę, w wolnym czasie kolędują. Przy okazji występów w szkołach uczniowie Kieleckiego Elektryka zbierają pieniądze. W ten sposób pomagają Polakom mieszkającym na wschodzie. Wszystko w ramach akcji Paczka na Wschód. Sylwek i Piotrek połączyli przyjemne z pożytecznym, bo oprócz pokazania swoich talentów aktorskich mogą komuś pomóc. W ten sposób kolędują już trzeci raz. Dwa lata temu w pierwszej klasie byłem, zbieraliśmy na dom mojego dziecka w Kielcach. No i od tamtej pory co roku kolędujemy. Rok temu zbieraliśmy bodajże na dzieci z Syberii. Uczniów namówił szkolny katecheta. Chłopcom pomysł się spodobał. Dla nich kolędowanie to przygoda, a taka postawa uczniów cieszy także nauczycieli. Można nawiązać nowe znajomości, nowe doświadczenia, także troszeczkę oswoić się z publicznością. Bardzo mnie to cieszy, że angażują się tak w życie szkoły, że jeszcze wychodzą ze swoją inicjatywą do innych szkół, chcą coś pokazać. Paczka na Wschód to ogólnopolska akcja. Zbiórkę koordynuje Caritas. W ubiegłym roku zbierano żywność, w tym pieniądze. Środki z tegorocznej zbiórki będą przeznaczone na remont gabinetów medycznych w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. W pierwszej edycji zebrano ponad 100 tysięcy złotych. Tegoroczna akcja potrwa do niedzieli. I na koniec zaproszenie. Zaraz po informacjach w TVP Kielce będą mogli Państwo zobaczyć reportaż Świętokrzyskie Kolędowanie. To nie tylko relacja z koncertów w Kielcach, Ujeździe i Bałtowie, ale także zaproszenie do odwiedzenia naszego regionu, skierowane za pośrednictwem znanych artystów. Jak najlepiej wypromować region? Wydaje się, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalna Organizacja Turystyczna znalazły skuteczną receptę na sukces. W grudniu w najpiękniejszych miejscach naszego województwa kolędowały gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Koncerty zostały zarejestrowane przez Telewizję Polską. Ten z placu artystów w Kielcach, wyemitowany w telewizyjnej jedynce, obejrzało ponad 1 000 000 widzów. Jest duże zainteresowanie atrakcjami turystycznymi województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyskie odkrywamy na nowo. Ponad 1 000 000 widzów. Oczekujemy, że przerodzi się to w zwiększony ruch turystyczny. Relacje ze wszystkich koncertów będzie można zobaczyć w reportażu Świętokrzyskie Kolędowanie. Pojawią się tam także znane osoby. Osoby ważne z regionu świętokrzyskiego, które osiągnęły sukces w skali kraju i Europy, rekomendują przyjazdy do tego regionu. Są jakby ambasadorami atrakcyjnych miejsc w województwie świętokrzyskim. Takimi ambasadorami są Andrzej Piaseczny, Edyta Herbuś, Krzysztof Kasakasowski czy Kasia Zielińska. Na pewno mi się kojarzy z pałacem w Kurozwękach. Także chyba najbardziej z tym miejscem. No a od dzisiaj to jeszcze będę już miała drugi na liście tutaj miejsce, które znam, czyli ten zamek. Krzysztoporzyk. Region Świętokrzyski zauroczył także Piotra Polka. Przez zdjęcia do ojca Mateusza, oczywiście jesteśmy dosyć częstymi gośćmi
tutaj w okolicach Świętokrzyskiego, a głównie w Sandomierzu. Jesteśmy tam honorowymi chyba obywatelami tego miasta. Zachęcam i namawiam do tego, żeby jadąc gdziekolwiek przez Sandomierz przejechać. W tym reportażu przewodnikami po naszym regionie są także kolędnicy. Na wsi spotyka się cały czas jeszcze kolędników, prawdziwych kolędników, którzy niosą szopkę, są przebrani, pukają od domu do domu, chodząc i śpiewając kolędy. Kolędników spotykamy więc na zamku w Chęcinach, na Karczówce i w Bałtowie. Odwiedzają także Genowefę Pigwę. Reportaż będzie można także obejrzeć na naszej antenie w sobotę o godzinie 18:05. Zostanie również zaprezentowany w TVP Polonia i telewizyjnej Jedynce. I to wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia o 21:45.